Ze statystyki matematycznej pokażę Wam dzisiaj wykonanie testu znaków na występowanie trendu czasowego. Na innym filmie pokazuję, jak można wykorzystać ten test, ale ze standaryzacją do rozkładu normalnego. W tym wariancie sprawdzimy, czy trend nie występuje, a może jednak występuje, przy przyrównaniu liczby serii do krytycznej liczby serii, czyli porównanie do krytycznej, jak ja bym to powiedziała. Jeżeli mamy dane z konkretnego okresu czasu, możemy stwierdzić, jak następowały zmiany. Czy wartości rosły z kolejnymi okresami, a może zaczęły spadać. Czyli układ zero-jedynkowy ja tutaj zastosowałam, gdy 105 jest wyższą wartością niż poprzedzająca, wpisujesz 1. Jeżeli 108 jest większe od 105, to wpisana jest powrotem też wartość 1. Jeżeli w dalszym etapie 98 jest niższą wartością niż poprzedzające 108, wpisujemy 0. Jeżeli oznaczymy sobie kolorem dodatkowo układ 0 i 1 jako ewentualnych wzrostów i spadków, pozwoli nam to zweryfikować dwie hipotezy tego testu, czy trend nie występuje, czyli hipoteza zerowa, a może jednak w hipotezie alternatywnej stwierdzenie jest bardziej poprawne, trend występuje. Jeżeli popatrzymy sobie, że układ tych dwóch jedynek jest, jakby te jedynki są obok siebie, tworzą one nam pierwszą serię. Jeżeli te dwa zera są dalej obok siebie, tworzą nam już drugą serię. Jeżeli teraz zmieniamy zer na jedynki, te jedynki, nieważne ile ich jest, tworzą nam serię znaków identycznych, czyli jest to seria numer 3. Tak jak widzimy, tu dochodzimy aż do serii numer 9. I w tym teście liczba serii równa się 9 i tą liczbę serii musimy porównać do wartości krytycznej liczby serii. Ona u mnie będzie wynosiła 7, dlatego że przy podanym poziomie istotności alfa, tu akurat 0,05 i 16 obserwacjom, możemy znaleźć wartość krytyczną na przecięciu odpowiedniego wiersza i kolumny w tablicach wartości krytycznych dla testu serii. Krytyczna wartość na przecięciu wynosi 7 i u nas ten test, uwaga, jest prawostronny. Czyli im wyższa liczba serii, tym lepiej, bo to będzie oznaczało, że ten trend jednak występuje. A więc jeżeli liczba serii jest większa u nas od liczby krytycznej liczby serii, to my w tym momencie powiemy, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej przy poziomie istotności 0,05, ale jeżeli, czyli w tym momencie tu byśmy powiedzieli, że trend nie występuje w danych, a jeżeli liczba serii jednak byłaby niższą wartością od krytycznej, czyli tu by było przykładowo 6, to powiemy, że istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej na rzecz hipotezy alternatywnej przy poziomie istotności 0,05. Czyli w tym momencie powiemy, że w naszym analizowanym szeregu występowałby trend czasowy.